Cześć, z tej strony Dejlu. Chciałbym Ci przypomnieć, że Natcast możesz sprawdzać również w takich serwisach jak iTunes, Spotify czy SoundCloud. Pozdro! Witam serdecznie. Natcast, chciałem mieć ten pierwiastek człowieka zorganizowanego, który mówi... No powiem tak, udało mi się przeżyć kolejny dzień. To jest w ogóle świetne, to co my robimy jest cudowne. Ale... Ja mam wrażenie, że to jest jedna z takich najbardziej mocnych rzeczy, które przeżyłem... Tak, my tu tylko rozmawiamy przecież. Jest taki motyw, że tutaj się bardzo, bardzo dzisiaj musimy, że tak powiem, pobudzić. Dlatego jest yerba z energolem. Tak. Wszyscy tutaj na energetykach, coś tego, wiadomo o co chodzi. Mi się zawsze takie coś kojarzy z taką energetyczną muzyką i chyba dlatego mam takiego gościa. Także ja chciałem na początku się przywitać. Witam serdecznie, to jest kolejny odcinek Natcastu, z tej strony Borns. Dejlu, Szymek i nasz gościu. Watcher. Watcher, dobrze. Moi drodzy, Mateusz, Watcher, dobrze wymawiam, jak coś tu mnie poprawia. Tak, tak, niektórzy mówią Warcher, albo Voucher. Voucher, Voucher. Albo Karcher. A dajesz Vouchery nagranie? Teraz darmowe wloty, teraz to może powiedzieć, że taki Voucher w sumie. Tak, tak. Dobrze, Mateusz, zajmujesz się muzyką elektroniczną. Od ilu, od kiedy, jak, po co, jaką dokładnie, tak na szybciutko, może taką ulotkę swoją nam tutaj powiedz i naszym słuchaczom, co i jak, o co chodzi, po co i dlaczego. No to jeśli chodzi jakby o same wkręcenie się jakby w muzykę jakby elektroniczną, jeszcze zanim w ogóle EUS powstał, no to był kiedyś ten taki boom na dubstep, to był 2011, tak. 2010, słuchałem to tam wtedy. To właśnie te wchodzili te daciki, te pierwsze Skrillexy, tam zaczęło się tak, no mówię, tak mówię, wszyscy tak gadają o tym dubstepie, kurwa, o co chodzi z tym dubstepem, mówię, ja tak se puszczam. I tak niby, o tak to nie będziesz nie lubiał, aż polubisz. I tak, a jakieś dziwne, czemu to tak, wiesz, ludzie słuchają tego. A później tak puszczam kolejny utwór, tak kolejny, mówię, kurde, fajne, mówię, nie? Zacząłem się wkręcać, zgłębiać tajniki jakby muzyki tej elektronicznej. No i w którymś momencie była taka jakby sytuacja, że nigdy nie widziałem świata jakby poza Knurowem, ogólnie jestem z Knurowa. I to wyglądało na zasadzie, że tak Gliwice, Zabrze, tak no, za bardzo się nie wychylam, a tu nie ma nigdzie imprez w pobliżu. Tak jest. I kumpel kiedyś wpadł na pomysł, i to był wtedy to rok chyba 2013 albo 2014, chyba 13. I grała Noisia z Four Game Beggarsami. Nice. W Krakowie, Forty Klepasz, pamiętam to jak dziś, i pisze do mnie. Pamiętam to jak dziś. No pamiętam, bo to tak zapadło mi w pamięć. I pisze do mnie kumpel, ty, dawaj, Noisia gra. Mówię, jedziemy, nie? Ja mówię, do Krakowa? Mówię, przecież nigdy w Krakowie nie byłem. Mówię, no, mówię, tak daleko? To najwyżej, to daleko? Mówię, mam takie nastawienie. Aż 2 godziny stąd, z pociągiem, no co ty? No, mówię, no dawaj, mówię, a co będziemy robić? Cały czas, mówię, siedzimy w tym Knurowie, mówię, to tak nic nie robimy w sumie. Słuchamy, mówię, to pojedźmy, nie? I w sumie tak myślę, no dobra, ale jakoś tam musimy jakby dotrzeć. Ja nie wiem, nie znam w ogóle topografii. I z tego miejsca pozdrawiam pewną użytkowniczę z portalu Sadistik. Tak, miałem koleżankę na portalu Sadistik, która była z Krakowa właśnie. Fajnie to brzmi. Była właśnie z portalu Sadistik, no i jakby ugadaliśmy się, mówię, ty, mówię, będę w Krakowie, mówię, jest jakby opcja, żebyśmy się po prostu jakby spotkali, pokazał nam gdzie jest klub, obalimy jakąś halbę, mówię, no i jakoś tak się odwdzięczę, mówię, nie? No nie ma sprawy, nie? Spotkamy się. No i co, przyjechałem z kumplem, spotkaliśmy się, owaliliśmy halbę. No i dobra, no to jedziemy, wsiadamy w tramwaj, jedziemy. Wbijam tam na tą imprezę. Tam jeszcze chyba wlota była chyba, nie wiem, 6-7 dych. A mówię, o, dobra, trzeba zaszaleć, wiesz. Mówię, no to wiesz, jednak tak cenią, wiesz. Niektórzy kwiczą 20 zł, przypomnę, 20 zł, no co ty. No ale wracamy do tematu, wchodzimy. I to po prostu było tak, takie uderzenie, takie młota. Mówię, o, mówię, to jest taki typ imprezy, na której ja zawsze chciałem być, a nigdy na niej nie byłem. Dokładnie. No i później po tym jakby zacząłem już jakby regularnie jeździć. Zaczęliśmy regularnie sobie jeździć na te imprezki. I teraz jak się zaczęło to z tym EUS-em, bo to jak jeździłem... Dobrze, może to dla naszych słuchaczy wytłumacz, bo ja wiem, tu Krzysztof i Szumek też pewnie nie wiedzą. No nie bardzo. No. Tak? EUS? Czym jest EUS? EUS jest to kolektyw muzyki elektronicznej z rozwinięciu Electronic Underground Society, czyli... Chcesz, że masz nawet koszulkę? Tak. Tak. Czarnowce drum and bassu, do tego może też dojdziemy, dlaczego Czarnowce. I jest to kolektyw zrzeszający DJ-ów, producentów, teraz aktualnie nawet już grafików. I po prostu jakby organizujemy aktualnie imprezy muzyki elektronicznej z głównym naciskiem oczywiście na drum and bass w różnych odmianach, ale nie negujemy też innych gatunków. Też ja mam na szybko pytanie, bo ja to w sumie ty bardzo głęboko w tym siedzisz i jakby
może inaczej, według ciebie, dla kogo jest muzyka drum and bass? To jest na pewno... Elektroniczna w ogóle. Na pewno jest to muzyka dla osób, po pierwsze, które na pewno widzą coś poza typowymi jakby putupajkami w radiu, bo jeśli ktoś uznaje, że posłucha takiej muzyki, nie wiem, często, bo czym jest ten drum and bass? Puszczam mu na telefonie i pierwsze wrażenie jest takie, kurde, jak ludzie do tego tańczą, jak to, i takie jakieś dziwne rozkminy, jak to, nie wiem, jakieś się poruszaj, mówię, dobrze, pojedź? Przede wszystkim, i wiesz, dlatego... zawsze są zarzuty, no tam, na pierdzielanki. No, no właśnie, takie, i właśnie, to się kojarzy z takim Właśnie to jest takim... właśnie takim łup, właśnie to tak mówią, że o, że tam włowyć pańce i w ogóle, tak, to jest, taka łatka, znaczy, z którą nie, ja się... Mi się wydaje, że to jest po prostu, jakby ktoś bezpośrednio powiązał muzykę elektroniczna powiązał z techno po prostu. Tak, tak, wszystko no jakby jest tak. Chociaż techno też tak, dzisiaj ma swoje, wiesz, zakątki mega przypuszczam, muzyki, przypuszczam, nie? Że tak, bo też no. Ja nie słucham takiej muzyki, po prostu nigdy nikt mnie nie pokazał w takim sensie, że nie beka, nie? Mm. Zawsze jak ktoś mi pokazywał techno, to wiadomo, techno, tak. Jakaś totalna beka, bo Dramem... mówił w jakiś tam festiwal gdzieś tam gdzieś, tak, to, rozumiem, no. To tłumaczył na zasadzie, no tam wiesz, napierdalanka w nos, jelo, nie? I nic więcej. Powiem tak, drum and bass ma taką łatkę jakby, o, że kurde, jak ludzie do tego tańczą, w ogóle tam pewnie coś, wiesz, same świry oszołomo chodzą, a to jest muzyka dla ludzi, którzy jakby nie oceniają pod tym względem nikogo, że ty możesz tam wejść i ty się bawisz jak chcesz, z kim chcesz i nikt ci nie zarzuci. Ja jeżdżę 6-7 lat na drum and bassy, ja nigdy nie widziałem tak zwanej solówki, jak to zazwyczaj są w pewnych dyskotekowych klubkach, gdzie to jest jakby taka norma. Ja w ogóle zauważyłem, że takie bardziej skrajne, powiedzmy, tematycznie imprezy z reguły są tak naprawdę lepsze i bezpieczniejsze. I te niszowe, a jak tylko dlatego, że na ludzie... takie imprezy nie przychodzą przypadkowi ludzie. Zazwyczaj nie przychodzą, no, a jeśli są już przypadkowi ludzie, to albo ktoś z klimatu go zabrał. Tak. Albo po prostu... Albo jest ich za mało. Albo naprawdę się gdzieś zagubił i po prostu szukał gdzieś, jak o, usłyszał coś tam łupie, no to zajrzę, zobaczę. I to... Tak, on dalej to robi. Ale to w sumie może być... Gazowana yerba. Ale to w sumie w pewnym sensie gdzieś takie budzi taką ciekawość, jak gdzieś idziesz koło jakiegoś miejsca i słyszysz to, w cudzysłowie, dudnienie, takie... Słyszysz, że to nie jest takie... Takie normalne. No nie jest to jakieś tam, nie wiem, 200 BMP, które... Nie słyszysz, słyszysz kurde, 110 uderzenie, tylko to jest coś, co naprawdę, co ma jakiś, nie wiem, rytm, cokolwiek. Tak, jak najbardziej, ma swoją charakterystykę, tak? To jest ciekawe, mi się wydaje, że to powinno być takie bardzo ciekawe. No ja się nie spotkałem gdzieś w ogóle z takim... klimatem gdziekolwiek, nie, tak, ale byłem, ale... ci przerwę, ale coś jeszcze miałem mówić. Klasyka już, tak? Ja się przyzwyczaiłem do tekstu, pierwsza... sorry, że ci przerwę. To musi być, rzecz, tak, tak. Ale ja chciałem tylko zaznaczyć, bo nie wszyscy widzą, niektórzy tylko słuchają, Dejlu drugi raz dzisiaj dolał do yerby energetyka. Znowu mu się wylała, się go rozlał. Ale spokojnie, dobrze. Co ja miałem mówić? Aha, że sam drum and bass ma bardzo, bardzo dużo odmian swoich, tak? Że to nie jest tak dokładnie. Do końca, że wiesz, jesteś naprawdę bardzo mroczny, ciężki, jest jakiś taki spokojny, są jakieś liquidy, które naprawdę, wiesz, mi odleciałbyś i usypiał przy nich jak dziecko, tak? Także jest w tej muzyce wiele odmian. Ale dobra, wracając do pytania, już nawet nie wiem, z czym ja ci przerwałem, Szymek, ale wracając do Mateusza, zajarałeś się tym, mówisz, że od 6 lat jeździsz, czy tam od 7? No, jeżdżę. EUS aktualnie istnieje od lat, tak oficjalnie, także powstało te logo, to wszystko, to od 4. I zabawna w sumie historia też się z tym wiąże, bo to w sumie była taka sytuacja, pojechałem na sąsiednie jakby Szczygłowice. Aha. I po prostu tak sobie chodziliśmy z ziomeczkami, to były jakby takie parkowe popijawy. No. Tak. No i sobie idziemy, chodzimy sobie tak po tym parku, tam jakieś tam freestyle, tam jeszcze wiadomo, bo ja też troszkę w rapie siedzę, no na w sumie dłużej niż w elektronice. No i nagle patrzę, idzie może 5-6 ludzi z boomboxem na ramieniu, tak patrzę, gdzie oni idą, mówię z tym, nie, tak sobie idą, poszli na ławkę gdzieś tam paręnaście metrów dalej, postawili, nie, tam puścili chyba jakieś Prodigy czy coś, no, jakieś, albo jakieś breakbeaty, albo może na jakieś hardbassy, no, ale już nie wnikałem, bo nie bardzo pamiętał. I patrzę i świetnie się bawię. Ja mówię, tak patrzę, mówię, ty, mówię, patrzcie, mówię, jak zajebiście, nie? Mówię, sobie bumbola przynieśli, mówię, co sobie, mówię, dęszą sobie, mówię, to mi mają wyjebane, mówię, na wszystko, nie? Ja mówię, kurde, fajnie było też, tak mówię, zrobić, nie? No i koniec końcem zrobiliśmy tak by w moim gronie. Mówię, ty, zróbmy sobie zrzutę, mówię, na takiego też boomboxa, takiego właśnie podłużnego, z Aega chyba wtedy kupiliśmy na Allegro. Mówię, zróbmy sobie zrzutę. I mówię, i też sobie róbmy tak, jakby takie biby. Takie jakby, w parku. Takie, o, takie jakby w parku, czy gdzieś tam na to naszych rejonach, czy to przy browarze, jakby
I mówię, no zajebiście, mówię, i sobie tam chodziliśmy z tym boomboxem, tak sobie bujaliśmy się do tych swoich tam dramów. I koniec końców zacząłem moich znajomych ogólnie, mówię, pojedźmy, mówię, wszyscy, mówię, na imprezkę, mówię, fajnie będzie, mówię, pokażę wam. I to był rasowy metal, rasowy diskopolowiec. Rasowy tak, diskopolowiec. To była osoba, która jakby, nie dość, że była rasowy diskopolowcem, to była jednocześnie osoba, która mnie pierwszy raz właśnie do tego Krakowa zabrała. To dziwo. Ja tak się zaroziła. Ja chciałem pozdrowić wszystkich rasowych diskopolowców. Również. Forum Disco Polo. Jeszcze krótko pozdrawiam. Wyobrażę sobie to. I recenzje na YouTubie najnowsze albumy Disco Polo. To będzie na pewno coś takiego jest. Lam Disco Polo. Wyobraź sobie takiego jurkowskiego Disco Polo. Wysyłasz mu donaty, chłopie. Wyobraź sobie Porto, zamiast Glam Rapu, nie Disco Polo. Dobra, no ale dokąd? Ci przerwaliśmy totalnie. Zaczęliście jeździć razem na te. Zaczęliśmy właśnie jeździć do inkubatora. Najczęściej właśnie w Katowicach. To jest ten temat, który też bym chciał później zahaczyć. No? Właśnie inkubator był jeszcze za czasów, jak powiem, kolektyw, tam górował. Były tam cykliczne imprezy z headlinerami, jakby zawsze byliśmy w 10-12 osób, wszyscy wjeżdżamy, jakbyśmy byliśmy zawsze tymi pierwszymi, którzy wchodzili na parkiet, nawet jak nikogo jeszcze nie było i rozkręcaliśmy. I w końcu tak później wpadłem na pomysł, mówię, ty, mówię, musimy, mówię, szerzyć, mówię, drum and bassowe, mówię, nowiny, nie? Musimy jakby stworzyć jakąś grupę, żebyśmy chodzili, jakby przedstawiać im, że ta muzyka nie zła. No i właśnie wpadliśmy, pomysł, żeby, mówię, dobra, jakąś chwytliwą, fajną nazwę trzeba wymyślić, mówię. Tak siedzę, mówię, tak, i na pewno było, miało być SU, później US, jakoś tak, mówię, ja tak, USA. Mówię, tak chujowo się tak wymawia, mówię, trochę, nie? I tak zacząłem myśleć, tak układać, coś tam elektroniczne, mówię, ale musimy też tak coś, mówię. Po angielsku. Mówię, bo to jest taka muzyka jednak taka mroczniejsza, mówię, to nie jest taki mainstream, mówię, to jednak ten underground, mówię, nie? Tak, mówię, bo to jest tak. Jednak. No to jest nisza, raczej to jest taka nisza, jakby nie było, ale. Jednak society, bo chcemy, żeby wiele osób jakby się z tym wiązało, society, jakby spotkało. Później tak mówię, że to mi się EUS, mówię, nie? Mówię, ty, EUS będzie, mówię, dobre, nie? Electronic Underground Society. Mówię, o, tak poważnie, mówię, brzmi tak zajebiście, nie? I później jakby tak na początku po prostu mieliśmy być po prostu ekipą, która sobie jedzie na imprezy i po prostu sobie tańczy i jest fajnie i wszyscy się dobrze cieszą, ale jednak z biegiem czasu przestało nam to wystarczać. Później założyliśmy kanał na YouTubie, gdzie też zaczęliśmy rzucać wałki, które bardziej martwe albo bardziej mniej znane, zaczęliśmy po prostu uploadować, ale to też nam przestało starczać. No to zaczęliśmy, mówię, dobra panowie, kupuję kontroler i to byłem ja. I to był kontroler, bo to taki ten MIDI, taki coś ten najtańszy, co było po prostu. Tak? Jeszcze debet z banku wziąłem specjalnie, żeby kupić to. Szanuję. Mówię, kupujemy, mówię, przychodzicie do mnie na chatę i trenujemy. I mówię, i też będzie, mówię, zajebiście, mówię, musimy jak najbardziej być jakby zżyci, mówię, z tą kulturą, chcemy ją tworzyć, chcemy ją kontynuować. No i zacząłem grać ja właśnie i dwóch moich właśnie dobrych przyjaciół też z Knurowa, Łoza i Reaper, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. I no jakby jeżdżąc na imprezy, no to wiadomo, bajerka z DJ-ami, dlaczego to, dlaczego tamto, sramto, jakieś poradniki na to tam na YouTubie, dlaczego gainów mamy pilnować, czyli żeby przesterów. Jakby chcieliśmy zrobić tak, że jak już będziemy robić pierwszą imprezę, że nie będzie o jakieś lamusy, kurwa, DJ-ów się bawią. Tylko, że profesjonalnie będzie. Właśnie, że wchodzimy i robimy jakby po prostu dobrą robotę, nawet jak amatorzy, mówię, ja że po prostu, wtrącić, no jasne. Ciekawie się słucha motywu, gdzie, bo... Tak jak ja miałem z rapsami, ja nie zawsze siedziałem w rapsach, kiedyś nie robiłem i wchodziłem potem w tą kulturę i tu jest ciekawe, jak mówisz o kulturze tej drum bassowej. Zamotałem się przez tę yerbę i... Ja już skaczę. To jego nawet nie pił. Ty już nie pił, tej od Dale'a nie będę nawet próbował, ale ciekawie się jakby na to patrzy. Bo ja widzę te same przeżycia i inną muzykę, nie? Tak, to jest bardzo dobry motyw, nie? Tak. Ale ten sam... Ten start, to nabycie pierwszego sprzętu. Tak. Te kuluary na początku. Tak, ten motyw, żeby pierwszy raz nie dać dupy. Żeby zrobić to dobrze. To jest ważne. No dobra, no to jak on dziś przerwał, to ja też przerwę. Pierwsza impreza twoja jako DJ. Kiedy była? Było to... w 2016 i to było w Grzejniku i to było w styczniu bodajże, albo w lutym. Nie pamiętam już dokładnie dzień, który to był. I śmieszną sprawą w ogóle tak teraz EUS Exposed, bo mnie to wy nie jesteście takie EUS jak na początku. My mieliśmy jakby
Bo grzejnik to nie jest jakby typowo... Grzejnik to jest jakiś pub, tak? Tak, to jest taki pub. Po prostu musieliśmy gdzieś zacząć, ale... Wiadomo, że w Knurowie, Knurowie klubów nie ma, to jest zero. No są, tak. Są dysko, jest dyskoteka, ale jest. My jednak dyskoteki omijamy szerokim łukiem. My nie jesteśmy jakimiś wodzirejami weselnymi czy coś ten deseń, tak, więc dziękuję bardzo, na razie. Nie ma tam czegoś takiego, żeby się podszedł i poprosił, dostaliś? Żeby coś zagrał, nie? Puści pan Jessica? Tam tylko trójka. No ale Jessica, no ale niech będzie Jessica. Proszę wypierdalać. No i mieliśmy podział sali, na przykład, że dostaliśmy taką salkę, która jest jakby taka malutka dość, że, żeby cię nie skłamać, mieści się na parkiecie może 10 osób, z czego kolejne 15 może siedzieć, bo tam były takie, no to jakby, taki kwadrat, 2x3 czyli może, domóweczka. Pożyczyliśmy, no coś tak, domóweczka, pożyczyliśmy głośniki od gościa, który tam nagłaśnia jakieś tam festyny, no ale nie mieliśmy własnych głośników, to masz to pan 5 dych, dawaj te głośniki aktywne, mówię, lecimy. Podłączyłem ten kontroler. O dziwo, przyszły na dwie klimaciary, co że Knurowie drum and bassy, nie? No, tylko problem polegał na tym, że my mieliśmy jedną salkę, gdzie były jakby drum and bassy, a na sali, która właśnie się wchodziło obok, to najpierw były rapsy, a później chyba jakieś takie typowe popowe popierdółki, takie rapowe, właśnie zabawa z wodzirejem, DJ-em. Po prostu ten kontrast był powalający, jakby osoba, która wchodziła zajrzeć, co się tu dzieje i... O kurde. Tak, ja gdzie ostatnio ja wychodzę, nie? Co ja robię? Gdzie wychodzę? Ja jestem? Albo możesz, albo podchodzi, możesz puścić coś normalnego, nie? No to tam masz salę do tyłu, mówię, nie? No jakby tak były nasze początki, no i zrobiliśmy może dwie imprezy w tym grzejniku. Później się przesiedliliśmy na... już nieistniejący niestety, bardzo szkoda, bo to były pierwsze miejsce, w którym nam zapłacili za robotę i byłem po prostu, ojej, mówię, no, nie, nie mogę tego przyjąć. W dzisiejszych czasach najchętniej. No, bardzo cię, bo Tetris, za darmo byś robił. To był klub Tetris w Szczygłowicach, bardzo szkoda, że upadł niestety. Właśnie pewnie dlatego, że byli uczciwi, nie? Tak, niestety. Zapłacili artystom, to zagrali. Tak to się kończy. Zrobiliśmy tam z 2-3 imprezy, bardzo fajnie. Na taką naprawdę małą społeczność, jaka tam w ogóle jest w Szczygłowicach, bardzo ciepło nas przyjęli, byli ludzie, o dziwo, w ogóle zaskoczeni. Upa, tutaj ludzi z 30 nawet jest, mówię, kurwa, co my, normalnie sukces. Fajnie nas uczyli, zapłacili, nam dali zapiekanek, kurde, mieliśmy cały stół, normalnie szwedzki stół, mówię, tam mieliśmy, bardzo... Czyli Mateusz, można tak powiedzieć... to wyglądało. Jak ja to mówię, na salony z piwnic, dzisiaj widzę już, gdzieś tam po internetach, internety mówią, że już ta organizacja imprez działa jakoś szerzej, coraz częściej gdzieś mi tam wyskakujesz w tych drum and bassowych społecznościach. Teraz widzę też, jakaś wielka impreza będzie, raczej większa, można powiedzieć, w inkubatorze. I z tego, co ja na przykład widzę, nasz katowicki inkubator to na chwilę obecną jest jednym z niewielu, jak nie jedynym klubem, który tak bardzo, w którym tak bardzo można spotkać się z niszowymi imprezami. Nie? Są jeszcze jakieś? Masz jeszcze jakieś kluby, które mógłbyś na przykład... Mówimy tutaj... o Śląsku, oczywiście, tak, szczególnie o Katowicach. O Śląsku. Jeśli tak, mówimy o Śląsku, no to no, bądźmy szczerzy, no, jeśli chodzi o niszowe gatunki, to na pewno no, nie można temu inkubatorowi odebrać, to w tym momencie jakby górują na tych szczeblach, jeśli chodzi o alternatywne jakby brzmienia. Są jeszcze takie miejsca jak P23, tak, ale to już P23, ale to już jest bardziej na takie grubsze ksywy i tam nie tylko jakby muzyka elektroniczna, tam też rapy są robione. Tak, tak. Tak, tam takie już inne, jest wysoko, nie? Takie bardziej już, bardziej komercyjne, tam bardziej jest, teraz na przykład Noisia tam będzie w lutym. Aha. A to tak jak mówię, jakby bardziej takie ksywy, które wielkie. Przyciągną naprawdę już setki osób. To przyjdą ludzie, zapłacą, dokładnie. Oni opłacą, oni zarobią i będzie dobrze. Tylko to już jest dla mnie na zasadzie, sprowadzamy ksywę, wy przychodzicie. To tam już nie ma jakby takiego... Nie ma kultury. Business ma, is business. Nie ma pasji. Tak, business. Nie ma pasji. Tak. A słowo klucz w nadkaście w moim to? Mniemaniu. Pasja. Dokładnie. Pasja. Dokładnie. W moim mniemaniu dla mnie to jest jakby business move. Ja nie oceniam, bo wiadomo, każdy chce zarobić, nie mówię, że nie. No pieniądze są nam potrzebne zawsze. No jasne, to no, chęć musimy się zgadzać. A propos. Ale jakby, jeśli chodzi, to bardziej tam stoją jakby organizacje eventowe, niż jakieś kolektywy jakby pojedyncze. To ta różnica. No myślę, że też... Że to jest po prostu jakiś tam, jakaś głowa, dobra, to tutaj zrobimy tą imprezę, tą, ma tam x imprez po kraju i dziękuję, na takie zasadzie. No myślę, że no... A jednak w inkubatorze tam są ekipy, które jakby od Tak, są od ludzie, zera, którzy gdzieś tam ktoś, jest wszystko... ekipa, która robi house'y, czy tam jakieś takie rzeczy.
słuchaczy i oni po prostu siedzą w tym po uszy, można by powiedzieć, i to robią. Tak samo są te drum and bassy, coś tam, coś tam, coś tam. I ktoś się... No i dobra, wy jako EUS jesteście taką ekipą. Ile na dzień dzisiejszy, na przykład taka impreza, chyba 19 teraz macie, nie? Mhm. To już słuchacze pewnie... będą po tej imprezie, jak będą to słuchać. Zapewne. Prawdopodobnie. No ale ileż tam ludzi do zorganizowania teraz będzie zaangażowanych? Ile ludzi będzie grać? Co tam się dzieje? Jak wygląda taka impreza od podszewki? No w przypadku tej imprezy, która jest, będzie to jedna z większych imprez, które robimy akurat w inkubatorze, bo jakby z inkubatorem nawiązaliśmy jakby po czasie takim dość dłuższym, jakby współpracę. I wygląda to tak, że mamy dwie sceny, czyli scena z bardziej lżejszą muzyką elektroniczną, no i scena z tą bardziej już... Neurofunk. Neurofunk, właśnie, bardziej już mocniejsza strona drum and bassu, jakby... My ogólnie jesteśmy stricte jakby kojarzeni o, że wiesz, ci od wpierdalu tak zwanego, że harde dramy, ale to wcale nie jest nieprawda, bo my nigdy się na jakby lekkie klimaty nie zamykaliśmy, dlatego mamy dwupodział. Na tych, którzy będą chcieli, o, ja będę na przykład grał dubstepy, takie tak, woblowe, tak. Jako pierwszy, bo ja ogólnie gram hard drum and bassy, ale tam od biedy czasami lubię sobie dobre dubstepy, prawidłne pograć. Sobie poszedł, ej, w ogóle jest taki problem, ja doszedłem do tego teraz, że no może dubstep spoko, ogarniam, ale jakiś tam gatunków, powiedzmy, podgatunków tej muzy, ja totalnie nie mam pojęcia, co jest czym. Nie wiem, jak tego... Się... Wiesz, są jakieś liquidy, deepy... Tu się bardzo fajnie siedzi z tej perspektywy, że to w sumie to... Wy prowadzicie to wszystko, my to jesteśmy tak... My to sobie powiemy. Bo powiedzmy, w rapie jestem w stanie tam... No masz horrorcore, odróżnić... Masz, coś tam jesteśmy w stanie... Po jakimś elemencie, grajmy, nie? Zawsze jest jakiś podział. Zawsze jest jakiś fragment, który... Nie z kulturskuli ale to jest... To jest ten wyższy podział, ale są też te takie drobniejsze podziały. Ja mam bardzo ważne pytanie. Czy w drum and bassie są zamknięte głowy? Jasne, że tak. Jak w każdej kulturze. Jak w każdej kulturze. Ale muzycznej. W jaki sposób to się tam... W sensie, no, jakby środowisko rapu jest mi znane, wiem, jak to więcej wygląda. Jak to wygląda? Ja na przykład się spotkałem... Muzyki? Sorry, że ja odpowiem na to pytanie. Ale ja się spotkałem z czymś takim, że... Ktoś tak bardzo grubo siedzi w tej muzyce na przykład i dla niego drum and bassy, które tak zwane cukierkowe, czy tam takie UKF-y, czyli takie bardzo popularne, to już jest fe, wiesz co, dzieje? To my! Wiesz, przyjdzie jakiś DJ, się, to my. Przyjdzie jakiś DJ, który gra dramy takie, bym powiedział, jak Volkswagen, nie? Dla ludzi. W sensie takie, że to jest fajne, miłe, nie jest aż takie, wiesz... Nie jest inwazyjne, no. Nie jest inwazyjne, nie jest muzyką, taki... którą albo kocha. Ja jestem zawsze fanem tego, że albo się kochasz, coś kocha, albo nienawidzisz, tak? Albo coś jest fajne, to takie coś mnie przyciąga. No i właśnie takie są zamknięte głowy dla mnie niektórzy. No to widzisz, Mateusz w moim mniemaniu może być zamkniętą głową na przykład, nie? No, tak, my jesteśmy i nie jesteśmy jednocześnie, w sumie mogę powiedzieć. Jakby jesteśmy zamknięci bardziej, bo na przykład tak jak mówisz, że w rapie jest tam na przykład... Ale po tym jak mówiłeś wcześniej, ja jakby nie wnioskowałem, że ty jesteś zamknięty. Bardziej... Nie, ja w cudzysłowie oczywiście mówię. Ja on sam zasugerował. Tu nie ma jakby co ukrywać, bo jak ja bym teraz powiedział, że jakby wszystkie ekipy się radują i się lubią i wiesz, i wszyscy są zajebiści i wszystkie jakby podgatunki drum and bassu są mile widziane, to bym skłamał w tym momencie. Ale bo tutaj jest też ten motyw. Czy w waszym środowisku są tacy nowe, takie nowe synki, co przyszły z przysłowiowego YouTube'a, to nagrywają crafty i teraz robią muzę. Tak, wszyscy ich nienawidzą. Jest coś w tym deseń, ale to nie na bazie YouTube. No tak, ale jest coś taki przykład, nie? Ale jest coś takiego. Wszyscy wiemy, o czym mówię. Przyjdzie jakiś koleś z dupy, nie? I zrobi sobie dready. Kupi Supreme. I udaje DJ. Jest coś takiego, ale to jest... Są jakby różne podziały. Jest podział na bazie danego podgatunku, jakby drum and bassu, tak, jest coś takiego na przykład jak oldschoolowcy, czy nie lubią tam jakiegoś new schoolu, co śpiewają o hajsie, czy o czymś, to w drum and bassie na przykład po dupie najbardziej się teraz obrywa jump upowi, jest taki podgatunek jump up, który po prostu jest bardzo zdegradowany przez właśnie nową falę DJ-ów i nową falę producentów, bo to po prostu muzyka wygląda tak, na przykład w drum and bassie neurofunku mają jakieś tam przekminione, jakieś tam, wiesz, linie basowe, wow, tak, wiesz, tak. I napierdziela, to w jump upie masz
ty. I po prostu wiesz, na nich przychodzi pierdyliard ludzi na takie. Właśnie te, ci, co wiesz, siedzą x godzin nad tymi, wiesz, żeby jak najbardziej track jakiś dojebany, żeby to brzmienie, żeby bas. To wszystko to przebywało, żeby twój mózg. Tak, żeby po prostu, żebyś po prostu w inną jakby falę muzyczną, cię? Bo to zawsze tak to jest, że te takie prostsze rzeczy są po prostu przystępniejsze. I jak tak, ci ludzie, tak, ja są przystępniejsze, tylko że tu nie chodzi jakby o samą prostotę tego, tylko o to, że to jest tak, o, jakbyś po prostu zajebał komuś wersy w hip-hopie i użył to i powiedział, to jest mój track. No, coś w tym stylu. Tak, oni ściągają jakby sobie jakąś tam paczkę jakby dźwięków, nawet tego nie przerabiamy na swojej kuchni. Michał Gracik i Kubi Pendrive. Tak, 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 okej, wszystko jasne. Dokładnie. Trzeba było od razu. Pozdrawiamy, zapraszamy. Jakiś popularny producent wypuszcza... Trzeba było tak od razu. Jakiś popularny producent wypuszcza jakiś tam swój darmową paczkę dźwięków. Michał Gracik. X producentów to pobiera i po prostu nawet bez jakiejś specjalnej jakbyś aranżacji, tak, czy co, tak, robią to. Zrobią, i lecą, biorą. I lecą, a ludzie, którzy są tacy ludzie jak ja, którzy nie mają pojęcia, jak coś wyszło, tak, i nagle, no, ale super, fajnie, nie? No super, nie? Wiesz, a ty nie masz czasu na hashtag to, żeby... moda. Tak, a nie masz czasu na to, żeby siedzieć i sprawdzać, nie? Proste, no i, no, i tak i, to działa. I jakby później po tym najniższej linii oporu, jakby kolesiostwie i wazeliniarstwa, później ci właśnie ci prawilni, tak jak ja to nazywam, tak, my też mamy prawilną stronę muzyki elektronicznej. Ciężko w to wierzyć, tylko nie polega to na tym, że noszę w pierdolkę i się pytam, ty, może jakiś winyle, bo w pierdolkę. Tylko po prostu chodzi o to, że my chcemy się oddzielić właśnie od tego takiego cukierkowego podejścia, takiego na odpierdol wręcz. Jak manifestujesz swoją prawilność w muzie swojej? Selekcją. Ale nie, powiedzmy, jesteś, no nie wiem, jesteś, prowadzisz imprezę, mhm, albo jesteś na imprezie, gdzie tam wiadomo, każdy się tam kojarzy, tak? Mhm. Jak, co robisz, nie wiem, ubierasz się jakoś specjalnie, robisz coś, nie gadasz z kimś, albo gadasz właśnie z kimś celowo, żeby pokazać, że jesteś nie prawie... grają takich, a nie innych. To jakby, to się jakby nie określa cechą charakteru. Jeśli w środowisku ogólnie drum and bassowym, to bardziej się opiera na selekcję, na selekcji. No, bo ja mam ziomka, pozdrawiam Ajsu. On kurwa z daleka zobaczysz, że jest prawilny, jeśli chodzi o rapsy. Chłopie, on ma sample na czole. Tak, on ma wypisane na twarzy hip-hop. I tam nie ma miejsca nie na ma, trap. Tam nie ma, rozumiem. Nie ma szans. Tak, i pytanie, czy u ciebie jakoś to widać? Czy człowiek, który siedzi w tej muzyce, ale jest tak troszeczkę słabiej w tej muzie, jak zobaczy ciebie, to powie, tak, to jest ten ziomek, który jest totalnie w tej kwestii, wiesz. Ja myślę, że true drum and bass. True drum and bass, tak. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, to zależy. Myślę, jakby, że chyba nie. Myślę, że to jakby kolektyw musi sobie sam wypracować jakby wizerunek. Tak, tak, tak. Jakby, że już wiedzą, że Eusy to wiadomo, czarne owce, a to ci, że wiesz co... To ci co napierdolę. Dlaczego czarne owce? Bo to miałeś... Czarne owce drum and bassu wzięło się z tego, że jakby nasze początki jakby wiążą się z tym, że nie wszędzie byliśmy mile widziani. To jest pierwsza rzecz. Wiele jakby miejsc, które łącznie z gliwickimi miejscami. Nie byliśmy jakby postrzegani jako on, albo za mocna, albo to, że właśnie bo my tak robiliśmy neurofunkowo, bardziej crossbreedy. Jak ja zawsze grałem, to ktoś przychodził do mnie i mógłbyś zagrać coś normalnego, trochę za ciężko, ludzie ci uciekają z parkietu, jeszcze coś innego. Zawsze jakieś ale. W momencie, gdy zobaczyli jakby naszą widoczność inne ekipy, mógłbym je wymienić, ale... Pozdrawiam was cieplutko, wiecie, że to o was chodzi. Nie ma co. Wiecie, że to ale o was wiecie, chodzi. Tobie przebaczamy te tak zwane, jak to się mówi, puste strzały, nie? No. Strzały w niebo. My sobie pozwoliliśmy, wiecie. No, ja już strzały oddałem wystarczająco w tej ekipy, teraz już muszę się zająć swoimi sprawami. Ja zawsze ale... powtarzam czas, weryfikuję, nie? Ci dolać też? Nie, jeszcze nie. Już potrójny wystrzał. I jakby... Wiele osób też uznało, że... A, że weszli sobie i co oni myślą, że teraz, wiesz, z wielkimi DJ-ami będą, wiesz, jakby... Tak. Stare wyjadacze tak w cudzysłowie, bo my nawet... To nie jest hip-hop! No, to nie jest drum and bass, albo że my gramy trochę inną selekcję niż oni, tylko że nawet jeśli w poziomie, kiedy my chcieliśmy na przykład z nimi współpracować, zagrajmy razem, to tam fajnie. I tak było na początku. Kiedyś dałem takiego posta, że z niewinnej ekipy zrobiliście muzyczną bojówkę i to była naprawdę prawda. Bo po tylu, czy to były podkopy terminów, czy to było, nie wiem, po prostu o, siema, wiesz, zagraj u nas, a później mi 8 milionów kręci przy mikserze, bo uznaję, że ja sobie nie dam rady z setem. Czy po prostu, kiedy mieliśmy początki, to tylko dlatego, że któryś z moich ludzi na przykład zawalił klapę, bo jakby
każdy popełnia błędy. To nie jest tak, że... Też popełniłem taki błąd i mógłbym naprawdę wymieniać, to nie jest to, że jestem idealnym dajotem czy coś, ja cały czas się uczę. Ale że już po jednym błędzie całkowicie przekreślili jakby cały mój kolektyw, tylko przez to, że jakiś DJ na jakiejś tam imprezie... No coś się machnął, no kurde, tak, albo że, jakiś mój kolega, który był w koszulce EUSA, o, od razu cały kolektyw chuje i nie podchodźcie do nich, ludzie... A to się okazuje całkiem inna prawda, tak naprawdę, bo myślę, że jesteśmy bardzo dobrze odbierani, przynajmniej jeśli chodzi o inkubatorową jakby społeczność, to mamy sporo wsparcia z Zielonej Góry, z Wrocławia, teraz będziemy też inne, teraz będziemy w ciemnej stronie miasta, na, jak to się mówi, też podcast, tylko bardziej muzyczny. Ja już wiem, już widzę tą cechę, która świadczy o tej twojej prawilności, to jest takie mocne... agresywna obrona siebie, swojego kolektywu, ty tak. Po prostu jak zaczęliśmy ten temat, teraz zacząłeś bardzo mocno o tym mówić, wiesz. Tak. A ja tak, to jest i to świadczy. Krwią mi duszą, tak, nie? To o tym świadczy właśnie. Ale ja, ja muszę, ale przerywamy za dużo. Mów, Szymek, mów. Nie, ja chciałem takie pytanie, jak to wygląda z tej perspektywy, jak duża jest taka ta społeczność drum and bassu w Polsce, tak? Z twojej perspektywy, oczywiście nie mówię, wiadomo, to będzie wciąż niszowa liczby, tylko tak. Jak ty to czujesz jako osoba, która bierze udział w tym rynku, powiedzmy, tej niszy w ładne lata? Jak ty to postrzegasz? No bo jakby dla mnie jest to tak totalnie, że pierwszy raz spotykam się z kimś, kto robi takie coś. Coś tam słyszałem, coś tam gdzieś widziałem, ktoś ze znajomych, coś tam. Ale to tak na zasadzie to były dwie, trzy osoby. Coś tam w tym środowisku, w tym streetwearowym, w którym ja gdzieś siedzę, tam chłopaki z Hyptoku robią czegoś, wydaje mi się, coś podobnego na imprezach swoich, ale też mówię, nie wiem. Więc tak z twojej perspektywy, jak ta społeczność jest duża, mała, czy... Powiem tak, jakby w porównaniu do innych społeczności drum and bassowych, jeśli chodzi o Europę, myślę, że nie jest najgorzej. Jednakże na pewno głównym jakby bolączką jakby polskiej sceny drum and bassowej mogłaby być o wiele lepsza, mogłaby bardziej jakby lepiej funkcjonować. Ale niestety właśnie te podziały, tak, Polska, mam wrażenie, że w Polsce nie chcę być taki sceptyczny, że bo polskie, bo chujowe. Nie, nie o to chodzi, ale no muszę mieć jakiś punkt odniesienia. Myślę, że mogłoby to bardziej funkcjonować i ta społeczność mogłaby być bardziej rozwinięta, jeśli w wielu aspektach bardziej byśmy się zgadzali i jednak nie byłoby... Narzeka, nie walczyli za bardzo. Nie walczyli, właśnie nie byłoby jakichś specjalnych podziałów i... Ale jest ona bardzo dobra, moim zdaniem. Myślę, że drum and bass nie jest jakby nie super... Nie ma tragedii, nie? Nie jest jakby super wysuniętą jakby gatunkiem i w Polsce, ale jest na tyle dobry, że przychodzą na pewnych... Może dobrze. Jednak te potężniejsze krzywy jak bukują, czy to nie ważne, czy to będzie Noisia, czy to będzie jakiś tam Black Sun Empire. No. Zdania są podzielone, wiadomo, też pewnie przez sposób grania, ale tak. Jednak no, setki osób też na nich przychodzą. Tak, no ale taki black, wiesz, to drum and bass wciąż będzie jakąś tam muzyką niszową, na przykład dla tego człowieka, który się zajawia taką muzyką, no to jak taki Black Sun Empire przyjeżdża, no to to jest wydarzenie i no i wszyscy ciągną, nie? Wiesz no co? Pewnie. Nie? I właśnie tu dążę do tego, że może fajnie, że nie ma tak super. Bo jakby, no co się stało z dubstepem, nie? Każdy wie, co się stało. A ja wtedy zacząłem słuchać też w sumie tak na demonstrację. Ale nie zostawiłem go mimo wszystko. Ale ja pamiętam, że mówiłem, jak dubstep wszędzie już był, już Katy Perry miał numery dubstepowe i tam dalej, i tak dalej. Ja mówię, i później trap gdzieś sobie... Ja nawinąłem jakieś na dubstep. Tak, później gdzieś trap sobie odnalazłem, znaczy trap and bass dokładnie gdzieś sobie odnalazłem i mówiłem... Ciekawe. Tak, i mówiłem, zobaczycie, że to będzie wszędzie. I stary dzisiaj brzmieniowo, brzmienia trap and bassu są wszędzie, nie? Reklamy, nie reklamy, no, ale komercyjne rzeczy. Nie można powiedzieć, że drum and bass też się trochę skomercjalizował. Tak, no właśnie. Ale nie tak bardzo jak dubstep. Ale nie tak bardzo. Nie, no to nie tak bardzo. Dlatego może fajnie, że niż, no ja mówię, na disco polo wykupują się stadiony, na jazz wykupują się dziesiątki biletów, także... Tyle, nie? Także fajnie. No, a taką na FIDE wykupuje wszystkie największe obiekty. No, ale to tam... A, to po prostu... Inna. To już inna historia, jeśli pogadamy chodzi o ten magiczny duet. Pogadamy, jak Quavo przyjdzie, dokładnie. Ale nie ma się najgorzej, tak jeśli mówiąc, jeśli chodzi o gatunki muzyki elektronicznej. Na pewno wyżej, jeśli chodzi o społeczność, na pewno jest no techno. Tak. Ale, no nie wiem, no przecież teraz też jeden z takich większych festiwali techno w Polsce, jest w Polsce, tak? Sunrise to jest coś takiego. Sunrise nie ma nic wspólnego z techno. Nie, no nie, to nie, jest nie, bardziej taka, czyli to ja mówię, chwila, stop. Ja mówię z tej perspektywy, co ja, wiem, jako człowiek, któremu gdzieś tak to przedstawiano, nie?
ja to, ja mówię... Stary, ja byłem na... Może wale gafę, of course, ja nie wiem, ja się... Up to date, w Białystok, polecam, jak ktoś lubi muzykę elektroniczną, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Tam było bardzo dużo fajnego, dobrego techno i też teraz widzę, przeplatają już tam troszeczkę, żeby chyba przyciągnąć widownię może, albo po prostu się rozwijają z takimi bardzo komercyjnymi rzeczami, ale tam, no, ja na tym festiwalu odczułem inny wymiar muzyki techno niż ten, który jakoś tam na co dzień rozumuje, ale to chłopie techno to ciężko określić. Stary, znaczy, no jest... Ja to mówię jeszcze z tej perspektywy człowieka. Ale sam, ty mówisz o Sunrise, czy o czym? To jest takie pompeczki normalne. Takie klubowe, takie... imprezowe muzyczki, nie? Także muzyka rozrywkowa bym bardziej to nazwał, albo muzyka klubowa. No widzisz, no. To bardziej do takiej społeczności energii. Można to uznać, że to jest trochę mit, tak? Że tak się gadało, że nie ma. W moim otoczeniu tak postrzegano ten festiwal, a tutaj jakby ludzie, którzy mają więcej, dementują to. Techno to jest jak na przykład z określaniem butów sportowych jako Adidasy, to tak samo jest... A. Może nie wchodźmy na ten temat, bo jest jasne, Nie o butach, to jeszcze nie ale ten czas. Ale to jest właśnie sukces, rozumiem. To jest sukces marki, można by powiedzieć, no, że tak. Na Adidasy... No to nie do końca jest sukces marki. No tak jakby, no Pampersy, wiesz co? No Pampersy. Znaczy, z Adidasem jest ta kwestia, że u nas bardzo wymowna nazwa, po prostu, dlatego, że moment, w którym tak naprawdę rynek sneakersowy rósł... Przepraszam, to rósł w Stanach, Oregon, Nike, to wszystko, a u nas no, był czas jaki był i u nas był ewentualnie dostęp to, co było w Niemczech. I to, że Adidas no, jest niemiecką firmą, no to tylko dlatego się było to u nas tutaj. Nie było możliwości za bardzo kupienia Nike czy czegoś, a jak były to takie chore, że tego nie miał. Więc przyjęło się Adidas, bo to leżało od cholery wszędzie. Dobra, bo z Niemiec przywozili, nie? Znamy genezę. Adidas. Dziękuję bardzo za... Ale wracamy tu, w końcu skończyliśmy tego tematu z moim pytaniem o tą imprezę najbliższą. Tak. O tą imprezę najbliższą, bo gdzieś po drodze tu jeszcze poza nagraniem powiedziałeś, że z Belgii do was przyjeżdża DJ, dobrze pamiętam? Tak, przylatuje. Przylatuje, piękna sprawa, super. Ile DJ-ów planujesz? To jest tak, DJ-ów z tego co naliczyłem jest 10, łącznie ze mną. Mocno? Tak jak mówię, i z czego 3/4 line-upu to są nasi ludzie. No to tak jak mówię, na scenie chillowej będzie tam duet taki bardziej... nie wiem, kojarzycie taką muzykę jak, nie wiem, Psytrance? Oczywiście, no, jak kojarzę. Taki bardziej ciemniejsza tak. Chyba, myślę, strona Psytrance'u, trip-hop, coś takiego, z taką wokalistką, to będzie Prima Liorita Raga. Też są ze Śląska, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, to przyjadą do nas. Te widzę te Psytrance'y teraz, co dziś też już coraz się rozkręcają? Nie, no Psytrance'y też są bardzo już, tyle ludzi chodzi, ale scena Psytrance'owa jest mi taka w sumie obca, więc nie będę się tutaj roztrząsał nad tym. Przyjedzie do nas też nowo... jakby przyjęty do naszego kolektywu Tines. On gra właśnie Dark Psy'e, takie bardziej mroczna odmiana właśnie tego. Full On, to też tak, takie gatunki istnieją. Full On? Myślałem, że to nazwa gościa. Nie, Full On, to jest taka muzyka właśnie. Zagram, ja dubstepy. Nie wiem, z czym miałbym się kojarzyć ta muzyka, ale, no. Ale brzmi interesująco. Full On. No, zagram, ja dubstepy i tam właśnie, które wspomniałeś, ta lekka strona drum and bassu, czyli Liquid, czyli Deep, bardziej takie. Mi tego troszeczkę brakuje, znaczy ja uwielbiam imprezy jak swojego czasu Arcus, serdecznie Arka. Też pozdrawiam, dziękuję. Tak? Jako jedyny w nas wierzyłeś od początku. Tak, a w ogóle może wróćmy do genezy zaproszenia tutaj. Bo my dzisiaj latamy, odbijamy się jak... to się przyda. Tak, spoko, jak skończymy, to zacznę opowiadać o drugiej stronie. Odbijamy się jak piłka do skosza. Ale ten... ja dlatego chciałem zaprosić Mateusza. Otóż ja swojego czasu, kiedyś całkowicie przez przypadek, byłem szczęśliwym posiadaczem sprzętu DJ-skiego. Miałem tam dwa playery i mikser. A jeszcze wcześniej gdzieś tam jako MC z Arkusem W, czyli Arkadiuszem Winklerem, pozdrawiam serdecznie, jeździliśmy na imprezy, Arek te imprezy u nas w Gliwicach organizował, gdzieś tam ja na mikrofonie sobie nawijałem, bla 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 bla. No, i wracając do tematu, kiedyś Mateusz tutaj, nasz gość, organizował jakąś imprezę i szuka sprzętu do pożyczenia, z tego co wiem, i Arek go gdzieś tutaj przysłał do mnie. I dlaczego ja pomyślałem od razu o tym, że chcę mieć takiego gościa? Dlatego, że ja widziałem w jego oczach od razu tą zajawkę. Przyleciał gościu, który po prostu gdzieś tu miał imprezę w Gliwicach zorganizowaną, gdzieś tam coś się waliło, gdzieś tam coś się paliło, on tutaj, wiesz, dzwoni, jak, ile, on... I mówię, ja znam...
wiem, co on miał w głowie, bo gdybym na przykład chciał, to mógłbym mu zaproponować o wiele, wiele, nie wiem, większą stawkę za wypuszczenie. Ja wiem, że on by to zapłacił. To tego typu człowiek tutaj przyjechał, nie? Wali się, nie wali, on by oddał telefon do Lombardu, gdzie jest impreza, trzeba zrobić, nie? Mhm. Przyjechał, ogarnął, pożyczył, bla, 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 bla. Ja mówię, ja od razu jak wyszły nadcasty, dlatego pomyślałem o tobie, a nie wiem, dlaczego ja to mówię, nie mam pojęcia, bo chciałem coś pociągnąć temat. W każdym razie mamy gościa z zajawką, mamy gościa, który wtedy, no jak ja, jak wariat organizował, to jest Gliwica wtedy, nie wiem, wyszła, nie wyszła ta impreza? Wyszła i to była sytuacja, że przyjechaliśmy, rozłożyliśmy cały sprzęt i nagle mieliśmy taki z dupy mikser, nawet nie pamiętam firmy, ani to Pioneer, ani Denon, tak stawiamy to, i tak patrzy i Biniol, a co? Kurwa, to nie ma wejścia na spikeony, mówię, nie ma jak wpiąć głośników do tego. Ja mówię, ja pierdolę. Dzwonię do Arkusa, mówię, Arkus, mówię, nie mamy miksera, mówię, co ja mam robić, nie? Mówię, masz kogoś z mikserem? Mówię, dobra, mi wysłał numer do Dale'a. Dzwonię do Dale'a, mówię, Dale'u, mówię, stary, mogę do ciebie, mówię, dostałem numer od Arkusa, mówię, mogę podjechać, mówię, podobno masz mikser, mówię, do pożyczenia, nie? Mówię, że z polecenia. Tak. Mówię, że jasno, mówię, przyjeżdżaj, nie? I on mówi, że gdzie? Mówi, no, że Łabędy, nie? Tak, a my ani, taksówki. A my ani samochodu, ani nic, ja mówię, dobra, dzwonię po złotówę, no bo co, nie? Tak, i taksówką przyjechałem. I chyba jeszcze, żeby cię nie skłamać, chyba nawet Arkus jeszcze pamiętam, że na imprezie, na której u nas grał, w Spirali jeszcze, to była jeszcze impreza przed tym, jak poleciłem ten sprzęt, to dał mi właśnie numer do zaufanego taksiarza, mówi, że jak będziesz jeździł po Gliwicach, to dzwoni do niego, to cię nie policzy, nie? Czyli widzisz, każdy ma zaufanego taksiarza. Bez tego się nie da żyć. No nie, zadzwoniłem, przyjechałem, mówię dam ten mikser, ile tam chcesz, mówi, dobra, mówi, tam wziął jakieś tam grosze, nawet nie pamiętam już kwotę, bo to była taka groszowa sprawa. A ja wiem, dlaczego chcę o tym mówić, właśnie, bo dzisiaj spotykamy się często z organizatorami imprez, ja też miałem okazję tam kilka sobie gdzieś albo pomóc organizować, albo być bezpośrednio przy ludziach, którzy to robili. No i spotykamy się z tymi problemami, które nazywają się pieniądze, nie? Czyli nazywają się środki, jak to zrobić, po co zrobić. No i ty ewidentnie jesteś gościem takim, który nie będzie na to patrzył, bo to jest bardzo przykre, nie? Często się spotykasz z tym, że ktoś nie zrobi imprezy, bo mu się to nie opłaca, albo gdzieś tam na chama próbuje szukać gdzieś kasy, albo na przykład właśnie nie płaci artystom, albo daje groszowe rzeczy. Często się spotykasz z takimi rzeczami? Podczas organizacji, teraz już sam organizujesz, no to coś innego, ale jest to jakieś zjawisko spotykane. Jasne, pewnie, co? Tu też nie ma, przynajmniej ja osobiście nie spotkałem się, żeby nie dostał za coś. Aha. Jakby i to nie jest tak, że ja też wołam jakby, nie wiem, jakieś x kwoty, po prostu wiesz tam, solidarnie rzuć mi tam za zwroty, tam cieknij mi tu to. Nie mówię, jesteśmy git, nie mówię, że teraz, że my... Nie wiem, wołamy też, że o, daj mi dwie dychy, wiesz, żeby, bo mi będzie głupio. Nie no, mamy tam jakby na scenie jakby określone jakby stawki i jakby już nie czuję jakby jakiś tam wstydu, bo myślę, że ja sam jako organizator bukujący DJ-ów też jakby szanuję twoją robotę, przyjechałeś, zagrałeś, mówię, i ja bym się czuł źle z tym, że ja bym powiedział, ej, mam imprezę w plecy, nic ci nie dam. Tak. Takie historie są. Nie? Dla mnie, no, ja nawet ja tyle razy byłem w plecy jak początki, że ja czasami już miałem ochotę, to ludzie mówię, nie kurwa, nie rzucę tego, mówię. Mówię, chobym miał wykładać to z własnej wypłaty, mówię, ten DJ, mówię, dostanie ten geld. I to nie chodzi o to, że hajs to najważniejsze, tylko chodzi o jakby o sam szacunek. Ej, przyjechałeś, zagrałeś, złożyłeś dla mnie selektę, ja to szanuję, proszę wejść i nie walcz z tym, przez to też wyrabiasz jakąś tam renomę. Tak, myślę, tak, że... Traktują cię ludzie poważnie, no bo tak. Wiesz, zapraszasz kogoś, kto ma do wykonania pewną pracę, no możemy oczywiście tutaj pojawić się mistyczne stwierdzenie, to nie jest normalna praca, wszyscy wiemy, o co chodzi, ale kurde, no człowiek musi przygotować to. Praca na strefie. Przygotować, no kurde, no ile zajmuje przygotowanie setu na imprezę? No zależy. No ale to tak, no uśrednijmy to jak całe życie. Wiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, no, ja wiem, o co mi chodzi. Jeśli ktoś jest naprawdę, tak naprawdę perfekcjonistą wręcz. Mówmy o poważnych ludziach oczywiście, nie mówmy o jakichś tam, wiecie, że ktoś po prostu sobie przychodzi, puszcza play i wychodzi. Nie, ojej. Takie coś to... Siedliby cię w drum and bass. To bym tylko zobaczył jeden magiczny guzik odpalony na sprzęcie i już by też było pozamiatane. Tak zwany... Sync. Jak nie lubią autotuna w rapie, prawilna strona drum and bassu gardzi synkiem wszelkim postaci. Tak, czyli tylko tak synk, od razu jesteś jebany z góry. Autosynchronizacją kawałków. Czyli, że po prostu, nie? Jak masz czasami słuchawki, żeby zgrać sobie utwór, no jednak musisz słuchać, żeby no to fajnie leciało. Dobrze, też było przejść. Jeden z drugim, a synk, tak. Nieważne, czy kurwa klikniesz w początku, w połowie utworu, czy w ogóle to na końcu, to zgra. Zawsze idealnie. To gra za ciebie w tym momencie maszyna, a nie ty. No
tak. I dlatego ja też nie widzę powodu, nie wiem, jakbym miałbym płacić komuś za seta, typie, ale to grał Pioner 2000 Sync On, a nie kurwa twoja ksywa, mówię. Tak, tak. Właśnie no, o to tak, oczywiście, że tak. Tak, tak, dlatego tak. Zgadzam się. Jest też teraz taka właśnie ta kłótnia z tym, że no ale technologia idzie do przodu i powinniśmy korzystać, chcę, żeby mój set był dobrze zagrany, a mówię, dobra, mówię, ale to ty go zagraj, a nie, mówię, maszyna za ciebie. Tak. Kiedyś taki mądry człowiek powiedział, kiedyś nie będzie DJ-a, a DJ-ką mi chuj. Tak. I ale, tak to podsumował. I to było wiecie, taka no, technologia technologią to jest jedna rzecz, nie? Mm. Ale jak chcesz sobie fajnie, żeby ci wszystko przechodziło, taki przycisk jest po to, że siedzisz w domu albo masz domówkę i nikt nie chce, nikt nie ma czasu zajmować się jakby tym, żeby słuchać. Tak, raczej wiesz, klikasz sobie taki przycisk i sobie no. Idziesz rozmawiać i on sobie wszystko się spoko, płynie, jest wiesz, spoko, nie? No w domu. Ale jak na imprezie, klubu, jeszcze szczególnie w drum and bassie, gdzie no, kurde, to jest... nie masz tak zrobić. To jest, wiesz, to jest tak samo jakbyś na, nie wiem, w subkulturze powiedzmy metalowej miał gościa, o, miał który... automatyczne perkusje. Na to, przykład, to wiem, no, że metalowej, no, tak. To jest to samo. I spoko, nie? Jak sobie robisz próbę czy coś, to sobie tam może grać, ale wyobraź sobie, że no nie, no, kochasz jakąś tam muzykę, jeździsz na te koncerty jako fan i tak dalej, tak, znasz się na tym, wiesz, że to jest jakiś tam neurofunk, a to jest takie no, coś, oczywiście. A to jest teraz, wiesz, znasz to od podszewki. No pewnie. A ktoś ci przychodzi i ci robi z tego stragan. No oczywiście, słowem, że tak, no zgadzam tyle, się. Nie, nie, chodzi mi o to po prostu... Bo to jest praca, którą trzeba naprawdę włożyć, no, żeby to jeszcze zagrać, trzeba wytrenować, tak jak mówiłeś, że tu no tak. Wytrenowaliście to, żeby to no zagrało. No my zanim zagraliśmy pierwszy raz, to rok u mnie w chacie spędziliśmy. To nie jest takie, no więc... Więc myślę, że płaca to tego musi być adekwatna, nie? No bo to jest... No jak najbardziej, tylko właśnie problem polega na tym wszystkich podziałów, które panują, że nie dość, że wołają niektórzy dejoty jak za zboże, po prostu jak za jakiegoś headlinera byś, nie wiem, płacił, to w dodatku lecą na takich ułatwiaczach, że ja bym mógł grać z zamkniętymi oczami. W tym momencie nie poczujesz ani słuchawek, ani wyczucia rytmu, bo nieważne jak klikniesz, w którym momencie, nieważne co masz, wszystko jest automatyzowane jakby. I no. O to jakby chodzi tak główna jakby kłótnia, bo są ci zwolennicy, no, że przecież lata idą do przodu, że to... my już nie żyjemy w średniowieczu, no to może zacznę grać w skat magnetyczny. Wiesz, no to, jak, to musi być czynnik rozumiem. Ludzki jakikolwiek w tym. Ja to doskonale rozumiem. No, więc... Ja mam wrażenie, że minęło 5 minut, ale minął nasz praktycznie cały czas podcastu. Ja też patrzę tu. Więc z racji, iż to jest nasza tradycja, jesteśmy zmuszeni kierować się ku puencie. Ku puencie, dokładnie. W naszej tradycji musi być puenta. A puentę musisz wytworzyć. Wytworzyć ty, możemy ci razem tu pomóc jakoś, ale jakoś puentę z tej rozmowy jesteśmy trzeba wyciągnąć. Jesteśmy zmuszeni w tą stronę pójść. Niestety. No a czemu musimy? Niestety? Raczej niestety musimy kończyć. No niestety musimy kończyć, o to mi chodzi. A jeszcze drugiej sceny nie dokończyłem. No nic, ale jak chcecie się przekonać w drugiej scenie, to zapraszam. Tak, ale jak bardzo weszliśmy w ten motyw dobra i zła muzyka, to znaczy co jest dobre w danym gatunku, a co nie, więc jako puentę myślę, że mógłbyś nam podsumować jeszcze tak ostatecznie, jak robić dobry drum and bass. Jak grać dobry drum and bass, o, jak, no, jak, no, jak zrobić... grać tu dobrze, jak nie być takim... Takim Januszem drum and bass. Januszem drum and bass. Takim youtuberem w rapie, tak. Jak być po prostu w tym dobrym, nie? Żeby tej zakładać Supreme. Tak, żeby nie zepsuć... No i tak, co? Jakbyś mógł to podsumować? No to podsumowałbym to tak. DJ-stwo jest jakby robotą, którą wykonuje człowiek. Dlatego nie dajmy jakby całą swoją robotę wykonywać w maszynie. Bo jednak, jeśli płacisz za DJ-a, jeśli chcesz być DJ-em, jeśli chcesz to robić dobrze, to musisz pokazać, że to ty robisz coś dobrze, a nie ktoś coś robi za ciebie. Dokładnie. Bo to nie jest fabryka, my nie robimy produktu, my robimy jakby, przekazujemy swoją... Sztuka grania, to jest historia, jakby muzyczna opowieść, którą ty chcesz przedstawić swojej publice, jakby każdy styl drum and bassu jakby też reprezentuje charakter człowieka. I myślę, że muzycznie, czy to za dekami, czy za tym, można się po prostu jakby pokazać po prostu publice. A w momencie, kiedy jakby dajemy nad wszystkim panować w maszynie, dajemy też panować się jakby muzyce, która po prostu jest robiona na jedno kopyto, nie ma jakby głębi. Nie ma duszy. Nie ma duszy, nie ma w nim nic, nie ma nawet dobrego rytmu, nie ma chwytliwej melodii, nie ma niczego. To tak naprawdę jesteśmy tylko kolejną ksywką, zapychaczem w line-upie, która nie różni się od
kilkusetek pozostałych ludzi, tak naprawdę, bo nie zostaniemy w żaden sposób naprawdę zapamiętani. Także róbmy dobrze tą robotę, grajmy dobrze i grajmy tak, żeby było słyszeć ten czynnik ludzki, a nie czynnik kurwa maszyny. Serduszka. Pięknie. To był Natkast. Liczę się, serduszko. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję serdecznie. Zróbmy zrobić taki ten. Elo. Zlewki, ale się stuknę. Ja nie mam czym, ale. Zapij pijani powietrzem. No.